No i jestem, dojechałem do Doel. Z mojego parkingu było to jakoś 15 minut samochodem. Jedzie się przez tereny portowe. No i co, wybierałem się tu już chyba ze 3 lata. Znalazłem tą miejscówkę ponad 3 lata temu. Jakoś nigdy nie mogłem się tu wybrać, zawsze było nie po drodze coś. I w końcu mówię, byłem tutaj w okolicach, nadrabiam trasy i jadę. Zobaczcie, tam w tle jest Doel. Mam do wejścia do miasta jakoś 300 metrów. Niestety nie da się wjechać na teren, bo jest blokada. Pokażę wam jak dojdę. Ja sobie zaparkowałem tam. Na takim parkingu, mam nadzieję, że nie będzie lipy. No i co to przede wszystkim jest Doel? Jest to największe miasto widmo w Belgii. Zostało ono opuszczone około 20 lat temu z powodu rozbudowy portu. No i mieszkało tam w czasach świetności około 1500 mieszkańców. A w tle za mną widzicie również elektrownię atomową, która góruje nad miastem Doel. Doel mieści się około 30 km od centrum Antwerpii. Jest to po Czarnobylu jedno z najbardziej odwiedzanych miejsc w Europie przez urbexowców. Ja jakimś urbexowcem nie jestem, ale lubię takie klimaty i zobaczymy co tam będzie i jak będzie to opuszczone miasto wyglądało. Mam nadzieję, że w końcu uda polatać się dronikiem. No i tak z trasy wygląda wjazd do miasta widma Doel. Widzicie tu jedynie, jeżeli macie jakieś specjalne wejściówki, coś wjedziecie i tu macie napisane Doel Inhabited Village Respect the Restricts. It is forbidden to enter or damage the houses, disturbing and vandalism will be processed. Czyli można wejść, zobaczyć, ale nie można niczego niszczyć, bo będą wyciągnięte konsekwencje finansowe. No i pewnie również będziecie wezwani do sądu i pójdziecie leżeć. No i przeszedłem tam od tego wejścia jakieś 300-400 metrów i zaczynają się już pierwsze zabudowania, czyli takie przedmieścia Doel, a tutaj w tle widzicie żurawie portowe. Tu ogólnie ta cała okolica jest tak portowa, wielki port, pełno tirów, wszystko. No jakby wam się skończyło paliwo, to można tutaj śmiało podjechać i sobie zatankować. Macie 3 dystrybutory z fajnym graffiti. Zobaczcie, ile sobie już się zaczyna coraz więcej zabudowań, wszystkiego. Mam nadzieję, że będzie sztosik. Czy te budynki naprawdę, większość z nich jest naprawdę dalej w dobrym stanie. Ci ludzie mieszkają tutaj jakoś około 20 lat. No a miasto powstało w 1850 roku. I no tutaj miły pan rowerzysta nam pomachał. Nie chciał być na filmiku. No w 1850 roku powstało miasto i tutaj głównie mieszkańcy zajmowali się wydobywaniem torfu. I w 2003 roku zamknięto szkołę, bo wtedy w mieście mieszkało jeszcze ponad 300 mieszkańców, ale do szkoły było zapisane tylko około 8 uczniów. O! Zobaczcie, nie, bo następne, co tutaj ci ludzie mieli są, zobaczcie, wszyscy machają. Nie to co Polska czy w Niemczech, jak się wyciągnie się kamerę, to teraz się patrzą jakby spod byka i chcieliby cię pobić. No. No i zobaczcie, w jakim pięknym miejscu jestem, no coś niesamowitego. Jest tak przezajebista pogoda. Statki, port, elektrownia atomowa, stary piękny wiatrak mieszkalny. I to jest ta ulica główna, z której tam przyszedłem. I do centrum Doel tam jest około 1,5 km od wejścia. I teraz idziemy tam gdzieś na centrum. Wiem, nie pokazuj palcem, dzięki. No. I co wam jeszcze chciałem powiedzieć? Są tutaj samochody, ale z tego co widzę, wszystkie są na belfkiki i blachach. I jak wjeżdżają na tej kontroli na wejściu do miasta, wszyscy mają jakieś takie specjalne bileciki. Tylko się pykają, cyk i tyle. Myślę, że to są dla mieszkańców Belgii albo jakichś też tu okolicznych wiosek, żeby mogli sobie przejechać przez Doel i go nie objeżdżać, żeby dojechać do swojego miejsca zamieszkania. Coś w tego typu tych klimatach. Nie wiem, nie spotkałem jeszcze żadnej anglojęzycznej osoby, może jak spotkam, to kogoś spytam. No jedę teraz poszukać centrum, bo szłem tą główną ulicą, myślałem, że może nie muszę dojść do samego centrum, ale niestety nie, więc ja sobie teraz uderzę gdzieś tutaj w lewo. O, nie wiem, może chcecie sobie gdzieś autobusem pojechać. Zaraz zobaczymy, czy jest rozkład. Ten przystanek wcale nie jest w takim złym stanie. O, niby chyba coś tutaj jeździ, bo jest 1,5 metra odstępu, maskę bite i tego typu tematy. To jest, zobaczcie, natura przyjmuje miasto i coś pięknego, tak? Jaskółeczki sobie założyły mieszkanka.
bo natura nas nienawidzi, teraz widzicie, bo ten COVID cały, to w Wenecji nawet woda zaczęła być przezroczysta i było widać ryby pierwszy raz od kilkuset lat. Więc co my robimy z tą ziemią, to jest nieporozumienie, po prostu jesteśmy debilami. No i zobaczcie, dalej dźwigi portowe. Teraz idziemy sobie na takie podwórko między blokami, między domami, gdzie mieszkali kiedyś do Eliscy Belgowie. Jak to wyglądało? To już front, widzicie, wszystko pozarastane. Tutaj tak. Nie, tu były jakieś takie jakby balkoniki z ogródkiem. Tak, tutaj mieli ogródek na 100%. A to wszystko już tak pozarastało przez te tyle lat. I zobaczcie. Cyk. Tam nawet są ławeczki. Mieli jakieś takie miejsce do rekreacji, jakieś ognisko, pyk. Naprawdę super fajnie. Ale ja idę tam, bo widziałem tam ludzi. I chcę się spytać, które idzie do centrum. I też jakaś szopa była, tak. No ogólnie, no, normalne miasto to było, tak. Mieszkało mało ludzi, ale żyli sobie normalnie, spokojnie, aż ktoś im zaczął przeszkadzać. No jednak, kochani, znalazłem przypadkowo wejście na cmentarz. Można sobie wejść, zobaczcie. Trzeba sobie otworzyć furtkę samemu. Zamkniemy też. Tak. I zobaczcie, jesteśmy na cmentarzu. Wszystko takie poniżej lat 90. na tą chwilę, chyba jesteśmy w takiej części. A zobaczcie, mieszkanie z Doyle. W 1887 roku, a w 1850 założono tą miejscowość. Czyli przybył tutaj po prostu pewnie za pracą i za chlebem. Tutaj też 64, to miał 14 lat, gdy powstał. A może nawet się już tutaj urodził. Jestem ciekaw, czy znajdę jakieś polskie nazwisko. Czasem się zdarza na cmentarzu, przykładowo na cmentarzach w Niemczech jest strasznie dużo polskich nazwisk. Lubię klimat cmentarzy. Fajnie, że jakby taki wieczorek, delikatna mgła. O. No tu akurat jakaś smutna część, bo tu są dzieciaki. Zobaczcie, 5 miesięcy, 11 lat, 2 miesiące. Masakra. A tutaj są chyba prochy ludzi. O, zobaczcie, nawet była pochowana w 2006 roku, pewnie mieszkała tu przez całe życie i chcieli tutaj zostać. Jest jeszcze parę wolnych miejsc. O, widzicie, ostatni z 90, z 2019 roku, tak? Ups, mam zęby wybił. To też chyba jakieś takie nowsze będą te nagrobki. Bo są bardzo ładne. Wszyscy się tu na pewno znali. To jest właśnie to. Jak się mieszka na wiosce, to każdy każdego zna i każdy o każdym wszystko wie. To jest 2019, 2005. Parka razem odeszła. Tak. Co, cmentarz bardzo ładny, kameralny, zadbany. Przede wszystkim jest tutaj niby to zapuszczone miasto, ale w ogóle praktycznie nie ma śmieci na głównym ulicach. Wiadomo, że gdzieś tam w bok to są jakieś puszki po piwie, czy coś, ja to wiedzę, że to jest takie stare, że już leży dobrych kilka lat. Więc tutaj ludzie o to dbają. Przykładowo w Polsce, jak było takie opuszczone miasto, to zaraz nasi specjaliści od metalurgii by się nim zajęli. Rozmontowaliby wszystko, co się da i zostałyby tylko zgliszcza. No tutaj jednak jest ten monitoring, ktoś o to dba, ludzie przede wszystkim nie niszczą, nie wynoszą. W Polsce też, jak było takie coś, to na pewno by się zaraz próbowali włamować do domów i wynosić wszystkie cenne pozostałości. No i co, ja sobie jeszcze popykać zdjęcia, no i będę powoli uciekał z Doel, z miasta duchów. Zobaczymy się później na podsumowaniu. Hejka. Zobaczcie, ktoś chyba roweru zapomniał. Nawet w dobrym stanie, jak na tyle lat. Zobaczcie, jak wyglądała tutaj ta stacja benzynowa, czy mieliście przebitkę z tego. Czyli tu były nawet chyba
2, 4, 5. To może były 4 dystrybutory na paliwo i jeden na gaz. Tu mieli takie budynki gospodarcze, może ktoś tutaj też mieszkał. O, jakieś rury sanitarne. Widzicie, wszystko jest. O, tu jaki piękny siusiak i świnka. Wszystko jest takimi kretami mocnymi zrobione i zanitowane. Więc naprawdę ciężko jest się dostać, ale wiadomo, że dla chcącego nic trudnego. Ale jak już wam mówiłem wcześniej, ludzie tutaj tego nie niszczą. No i co, ja już opuszczam Doel, pozwiedzałem, zeszło mi tu jakoś 2,5 godzinki. Zeszłem wszystko co możliwe. Ale jedna taka dla was uwaga, nie nazywajcie się Doel miastem, bo to miasto nie jest, jest to bardziej wieś, wioseczka. Kilkanaście ulic, kilkadziesiąt domów, bardzo piękny, zachowany kościółek, również cmentarz. I przede wszystkim duży plus dla mnie, że w końcu fajne miejsce, w którym mogłem polatać dronem i nikt się nie pruł, nie było znaków, zakazów. Byłem teraz wczoraj na dwóch miejscówkach i niestety wszędzie znaki, zakazy, ochroniarze, nie dało rady. I będzie to pierwszy film, w którym wstawię wam coś z lotu ptaka i zobaczycie sobie, jak Doel wygląda z góry, a wygląda przepięknie. Widać elektrownię, widać całe porty, cmentarz, kościół, wszystkie uliczki i pola. No nic, pozdrawiam was, było zajebiście, będziecie mieli okazję, przyjedźcie tutaj, bo warto. Naprawdę zajebista miejscówka, pozdrawiam, Rostuś. Zobaczcie codzienność w Holandii w miastach portowych. Teraz sobie tutaj stoję. Tam stoi moje auto, przejeżdżam. Podnieśli ten mega wielki most i przepływa sobie bareczka. Ale zobaczcie naprawdę, jakie to jest jebitna konstrukcja, jakie to muszą być silniki i wszystko, dźwigi, żeby to udźwignąć takim. No są tysiące ton. Masakra. Tutaj taka bareczka sobie płynie ładnie. O. Cię wszedłem tam, ale zaraz mnie zawiną, kuźwa, nie wiem. To jakieś też chorowniki teraz płyną. No są właśnie te okolice portowe, co wam mówiłem. Tu niedaleko w okolicach Spajama, tam są jakieś statki takie oceaniczne, kontenerowce. Ogólnie portowa dzielnica, tak? A to są takie typowe statki, które wyprowadzają duże statki na pełne morze, na pełen ocean. Przepięknie. Zobaczcie, ile tam w ogóle jest kontenerów, ile tam jest pieniędzy w tych. Ile samochodów, ile nielegalnych ładunków, narkotyków, papierosów, alkoholu. O, jak ładnie pykną. Nie wiem, czy te, teraz te barki przypłyną, pewnie tak przypłyną i dopiero ten most mi zdejmą. Dobra, ja idę czekać do autka. Może tu będzie przybijał, bo tak się ładnie składa.